Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Witam Was na kanale Odkrywca Historii. Tym razem zabieram Was na zlot poszukiwaczy i miłośników historii, który organizujemy wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Suskiej w miejscowości Jerzwałd, który usytuowany jest na najdłuższym jeziorem w Polsce nad jeziorem Jeziorak. Odkrywca Historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. W zlocie pod nazwą Odkryj Tajemnicę Mazur weźmie udział ponad 100 poszukiwaczy wraz ze swoimi rodzinami. Zlot ten to 3 dni dobrej zabawy, dobrych poszukiwań i też zwiedzania historycznych miejsc. A patronami dobrej zabawy jest firma Rutus, firma Swager, jak również producent płynu Konserwo, sklep poszukiwacz EU. Przygotowania do zlotu to wielotygodniowe poświęcenie i ciężka praca. Natomiast ten szczególny dzień, dzień otwarcia zlotu, wymaga nie lada skupienia i ekstremalnego przygotowania. Przygotowania w taki sposób, żeby wszystko przygotować, żeby wszystko zabrać, żeby nic nie zabrakło w miejscu, gdzie przyjadą poszukiwacze. Część rzeczy już jest w samochodzie. Namioty, banery, krzesełka, stoły. Natomiast tutaj jeszcze jest wiele kartonów, które trzeba wrzucić do samochodu. Przygotowane są pakiety dla osób, które zapisały się na zlot poszukiwaczy. W takich pakietach oczywiście nie zabraknie firmowej koszulki Odkrywcy Historii czy czapeczki. Mamy też w kartonach prezenty od firmy Rutus, producenta wykrywaczy metali. Tutaj mamy też sita od firmy Swager, jak również też takie tutaj płyny Konserwo i inne gadżety od sklepu poszukiwacze EU. Także to, co widzicie, jeszcze wrzucę do samochodu. Robimy zakupy, no bo będzie też grill, ognisko i tego nie może zabraknąć, kiełbachy i pieczywa. Tradycyjnie jeszcze zakupy. Co my tu kupiliśmy? Wszystko? Prawie, że wszystko. Prawie, że wszystko. Także jeszcze takie rzeczy. Myk, myk, pakujemy i jedziemy na miejsce. Dotarliśmy już na miejsce. Praktycznie większość namiotów i biuro zawodów przygotowane. Piotrek będzie odpalał agregat prądotwórczy, no bo przecież muza musi być. Muzyka musi być, to podstawa na każdej dobrej imprezy. To jest najważniejsze. A teraz Wam pokażę, jak wygląda cały ten plac zlotu. Podejdziemy najpierw do biura zawodów. W biurze zawodów siedzą dziewczyny. Palisz? To masz nie palić właśnie. Cicho! No, w lesie się nie pali. Także dziewczyny w biurze zawodów robią swoją pracę. Robimy robotę za Ciebie, tak. A. Tak to jest, także tak wygląda nasze biuro zawodów. Przejdziemy się po placu. Zobaczcie, tu jest plac i są powieszone banery organizatorów i naszych sponsorów. Tu nasz prześwietla, a tu jest nasz remigiusz. Punkt, gdzie można podładować sobie, co można podładować? Telefon. A tu jest Hania. A tu jest Hania, która sobie rysuje. Hania, pilnujesz naszego powerbanka? Cisza. A tu jest Remigiusz. Nasza Żaneta. Żaneta to jest Remigiusz. Nasza maskotka, która stoi sobie i podtrzymuje wykrywacz metali Rutusa. Nadszedł najprzyjemniejszy dzień tego dnia. Popołudniowa czy wieczorna integracja. Kolejni goście pomału dojeżdżają, a my w międzyczasie będziemy sobie piec kiełbaski. Początek gorący, wiadomo. Mocniej? Nie dotykać końców. Mocniej? Starczy? No i zaczyna się robić tłoczno. Przyjechały też osoby budami kempingowymi. Rozkładają się tutaj po lewej i po prawej stronie. Hania, chciałabyś coś do kamery powiedzieć? Piękny gest przywitania młodzieży, bo dawno się dziewczyny nie widziały. Tak. Cześć! Co? Większość osób
integruje się i rozmawia przy ognisku o poszukiwaniach i o historii, a niektórzy sobie sprawdzają wykrywacz tutaj nad brzegiem jeziora. A jak widzicie, humor też dopisuje wszystkim. Natomiast ja dzisiaj będę pomału kończył nagrywanie, ponieważ robi się ciemno. No i zasiądę do wszystkich do ogniska, usmażę sobie kiełbaskę, wypiję pewnie też jakieś piwko z wszystkimi, no i położę się spać, żeby wstać rano, bo od rana mamy dużo pracy. I nadszedł kolejny dzień, sobota rano. Większość osób posiedziała troszkę dłużej. My niestety musieliśmy iść szybciej spać, żeby od rana zacząć działać i przyjmować kolejnych gości, kolejnych poszukiwaczy. To sobie takie piękności z rana robi. Boże, zobacz, jak jestem pogryziona. Całe czoło mam, policzek jaki. O matko, to jest poświęcenie, co? Naprawdę. To te małe przecinki chodziły po mnie. One to szczypie. A każdy jakieś ma spanie na zlocie, aby tradycyjnie w busie. O. Dzień dobry. Dzień dobry. A może zobaczcie, może będzie teraz lepiej widać. Dobra. Czołaś mi spuchło. Trzeba działać przy biurze zawodów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. 13, 14, o Boże! I to nie parzyście, jeszcze jeden powinien cię ugryźć. Spokojnie, jeszcze dzisiaj masz szansę. Są biwaki, jest co? Zupka. Chińska, tak jest. Rafał już od rana też działa. A to panowie, którzy spać nie mogą od rana, kudłaty z wykrywaczem. Tutaj. Siemka. Zajrzyjcie do kudłatego na jego profil. Ma różnych dużo gadżetów, robi na drukarkach 3D i nie tylko. Do jakich modeli wykrywaczy robisz ten dodatki? Deus, MyLab, Simplex. Co jeszcze mamy? Polecamy też i modełka do monet. Małe, średnie, duże. Torby na znajdki. I wiele, wiele innych rzeczy. A gdzie cię można znaleźć? Szukajcie mnie na YouTubie typu Kudłaty z wykrywaczem lub na Facebooku też Kudłaty z wykrywaczem. Smacznego. Cóż cię tak zaciekawiło, co, że stacja Alpowers daje radę podgrzać nawet wodę w czajniku. Także nie dość, że telefony, wodę. Nie do wiary, co? No, instalacja się pali z tyłu. Będziemy w końcu mieli urządzenie, które spełni nasze oczekiwania. Jeszcze tylko komputer i inne rzeczy do podłączenia. Lodówka. No i co tam jeszcze? Telewizor. Lodówka to jest tam ile? Tam 80 W. To pociągnie. Z tej firmy da radę. To teraz zalej mi kabusie. Weźcie ze sobą jakieś picie, dobry humor i podejdźcie wszyscy tutaj do namiotu, gdzie jest biuro zawodów, poszukiwań. Witam Was serdecznie i dziękuję Wam za przyjazd, za wspólne spotkanie. Organizatorem tutaj tego naszego zlotu jest nasz sklep Odkrywca Historii, jak również Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej. Przy wsparciu sponsorów firmy Rutusz, Swager i Płynu Konserwo Poszukiwacza EU, który dzisiaj też po południu będzie ze swoim sklepem, także będziecie mogli coś kupić, jeżeli będziecie chcieli, no związanego z jakby z naszą branżą. W kwestii dzisiejszych poszukiwań dzielimy się na trzy grupy. Pierwszą grupę będzie miała Ewelina i będziecie jechać w stronę Siemian. Druga i trzecia grupa to jest Marek i Daniel, który tam się chowa. Będziecie między drugą a trzecią grupą. Odległość będzie nieduża, będziecie na Starej Karczmie i w lesie takim, który jest przyległy do miejscowości Jeżwałd. Ogólnie we wszystkich miejscach coś wyjdzie. W trakcie poszukiwań możecie się przemieszczać. Kwestia, żebyśmy sprawnie jakby już ruszyli do lasu. Każdy z Was dostał taką mapkę,
Na tej mapce są zaznaczone miejsca, gdzie oficjalnie mamy zgodę od wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jest czarna kropka. Czarna kropka to jest nasz punkt tutaj, także będziecie mogli mieć punkt odniesienia. Jak wam się w jednym miejscu znudzi, możecie się przemieszczać. Wszystko się będzie odbywało w obrębie jakichś tam 4-5 km, także jakiś tam ruch z waszej strony będzie wskazany, żeby się przemieścić. Kwestie bezpieczeństwa, bo to jest najważniejsze. Fajnie się bawimy. Uważajcie na siebie, jakby ktoś się źle czuł. Informujcie kolegów, dzwońcie do nas, z tyłu macie numery telefonów, będziemy w jakiś sposób reagować. Kleszcze, komary są w lesie, to musicie się przygotować w postaci jakichś tam sikadeł. Unikajcie terenów naświetlonych, bo jakieś tam pełzakowate klimaty mogą się pokazać. Jesteśmy nad wodą w lesie, także to jest. Po poszukiwaniach spotykamy się tutaj o 16. Także po 16 robimy podsumowanie wszystkiego. Później mamy tutaj nagrody od sponsorów, byśmy chcieli wręczyć za 3 najlepsze znajdki, ale te znajdki, tak jak mówiłem wczoraj, to nie ja będę wybierał, tylko wybierzemy taką komisję wśród was, żebyście po prostu zdecydowali, które są 3 najlepsze znajdki i wybierzemy nagrody. Pozostałe nagrody, które mamy od sponsorów, przy popołudniowym, wieczornym ognisku w tym bloku będziemy po prostu losować i dla was rozdawać. Ciężko się wbić w te ramy czasowe, pomimo że będziemy się posługiwać tym identyfikatorem, dlatego że mają być przelotne jakieś tam burze. Nie? Jeżeli ona będzie trwała 15 minut, to nam nic tam nie zaburzy. Nie? Jeżeli to troszkę dłużej by było trwało, to wiadomo, podczas deszczu tu nic nie będziemy robić. Nie? Także bądźcie tutaj, będziemy odpowiednio reagować. De facto posługujemy się jakby harmonogramem, który macie z tyłu na identyfikatorach. Tworzymy pierwszą grupę, tak jak wcześniej mówiłem i było informacyjnie. Jedziemy zwiedzać podziemia w prabutach. Tą grupę proszę już, żeby zaraz po tym, jak skończę, w jakiś sposób się tutaj ustawili przy tojtojach, bo musimy no, dotrzeć tam do 10.35 najpóźniej, dlatego że tam ktoś na nas będzie czekał. Kierowcę macie jakiego, żebyśmy tam jechali? Czy... Wiesz co, za chwilę będziemy się organizować. Bo ja tu widzę, kolega stoi, on tam za dużo nie mówi, ale a on na pewno pewny jest. Także jak ktoś będzie chciał, w 3 godziny nas nie będzie, wracamy i osoby, które wrócą ze zwiedzania, mogą już poszczególne sektory sobie wejść i dalej do tej 16 szukać. Wieczorem integracja, przy jakimś tam piwku, Ewelina coś tam wspomina, że miała imieniny by chciała. Słuchaj! To jutro! Ale to po 12 będzie. Będzie impra? Będzie, jak zawsze. Jak macie jakieś pytania do mnie może? A jeszcze jaki przydział będzie, bo sektory. Na identyfikatorach macie napisane numerki. I tak, pierwsza grupa Eweliny od 1 do 30 pojedzie do Siemian, to się trzymajcie tutaj Eweliny, to was zawiezie. Wywiozę was w las. Pozostałe dwie grupy, Marka i tutaj Daniela. 30-60, 60-90. Tym schematem będziemy się poruszać, natomiast te dwie grupy jadą praktycznie razem. Tylko kwestia, chłopacy wam pokażą, gdzie stawiać auta, żeby nie tarasować dróg, żeby to bezpiecznie było. Nie? Także Marek jest jakby dwójką, czyli ma karczmę, a Daniel trójkę do lasu, gdzie też fajne rzeczy czasami się pokazują. Także musicie zabrać Marka i Daniela ze sobą jakby do samochodu, nie? Także my zbieramy się na wycieczkę, ja czekam przy tojtojach na was, a chłopacy tutaj z wami też będą się organizować. Także w razie pytań śmiało dzwońcie. Jesteśmy w kontakcie. Bez nadajnika chodzisz? A tymczasem na poszukiwaniach są płyny na komary i kleszcze, są wykrywacze i są poszukiwania i pierwsze fanty wyjęte z ziemi. Jesteśmy już w miejscu miejscowości Prabuty, gdzie wejdziemy zaraz w podziemia. Zaraz zobaczycie, jak kanał wodociągu wraz ze studniami, który jest usytuowany pod miastem, wygląda w praktyce. Bardzo ciekawe i atrakcyjne miejsce. Wydaj te latarki, co? Ja wiem, ale poświecimy sobie tą kątę. Ale nie chcę, żeby było ciemno. Da się jeszcze przyświecić. Jest, tutaj jest studnia. Gdzie była woda, którą korzystano u góry tam, wrzucając wiaderko i wyciągając odpowiednią ilość wody. Kolejny przystanek. Kości nie ma? Nie. Pająki są? Nie. Tam zawracamy? Nie, tam Marek sobie zagląda do kolejnej studni. Także jest dobrze oświetlone tunele, także
Nietoperze nawet fruwają. Całość, czyli 145 metrów tunelu przeszliśmy. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem i wychodzimy i idziemy w kolejne miejsce. Kolejne miejsce, jak odwiedzimy tak zwany kościółek polski. Natomiast po drodze mamy tutaj fontannę Rolanda, która została wbudowana po 1900 roku. Także rzut na fontannę i idziemy dalej. I kolejne miejsce, które dotarliśmy, to są ruiny zamku Kapituły Pomezańskiej, który był tutaj usytuowany, zobaczcie, nad tym jeziorem. Tu są ruiny, a tutaj po lewej stronie, gdzie jest nasza ekipa poszukiwaczy, patrzy się na replikę tego zamku, który dawniej tutaj górował nad tym jeziorem. Robi wrażenie, prawda? Zamki to nasza specjalność. Idąc teraz do kościółka, zobaczcie, jedziemy brukową drogą, gdzie jeszcze zachował się średniowieczny układ ulicy. Obecnie to jest ulica Długa, a pewnie wcześniej była to ulica jakaś podmurna, ponieważ ta zabudowa ciągnie się wzdłuż zamków do centrum miasta, ale usytuowana jest na wysokości, gdzie po prawej stronie w tle jest jezioro. Dotarliśmy już pod kościółek. Zaraz wejdziemy do środka. Kościółek nosi nazwę Polskiego Kościółka. Zobaczycie, jak wygląda wnętrze. A szczególną uwagę zwrócimy na te malunki, które są na suficie. Jest tutaj pogłos, ale to związane jest z tym, że kiedyś to były msze. Odbywały się, zobaczcie, pokażę wam te malunki, które są, ale muszę kamerę usytuować w taki sposób. Piękne, oryginalne malunki. Szkoda, że nie czujecie zapachu, jaki tutaj panuje. Zapach, taki typowy klimat starych miejsc. Też jest tutaj wystawka w tym kościółku, jest segment i takich wiele innych rzeczy, które warto zobaczyć. Wszystko jest związane jakby z historią miasta Prabuty. I kończymy naszą wycieczkę po Prabutach. Niesamowite miejsce, miejsca historyczne. Będziemy uciekać na miejsce zlotu. Dochodzą mnie sygnały, że nasi poszukiwacze, którzy nie przyjechali tutaj, a z kolei prowadzą poszukiwania w lesie, znaleźli dużo ciekawych rzeczy. Jestem ciekawy, co to jest. Muszę na to spojrzeć i oczywiście też się wam tym pochwalę. Jedziemy do naszych poszukiwaczy. Zapraszam. Będziemy robić podsumowanie. Boże, jak kleryk jakiś w kościele. Losowanie nagród od naszych sponsorów, także mile widziana frekwencja 100%, także zapraszamy tutaj. Uśmiech. Uśmiech. Ja jakoś normalnie, ale nie. Uśmiech. Ciągnąć brzuchy, uśmiechnąć się. Nie musisz tam w ogóle nie ściągać, nie? No jeszcze kurwa w zeszłym roku się było. Olgunia, uśmiech. Uśmiechy mają być. O, pan z tyłu się nie uśmiecha. Bateria mu wpadła pewnie. Pięknie. Uśmiechnij. Uśmiechnij się. Co to mam do wina? O, pięknie kobitki. A co będziemy smażyć? O, pięknie, Agata, pięknie. A śniadania nie będzie. Jajecznica będzie na rano. Woreczki. Uśmiech. Pozdrawiamy. Machajcie. Bo tutaj jest pierwsze miejsce, tak, co tutaj ustanowiliśmy. Rada nadzorcza ustanowiła. Jest wszystko jeszcze zapiaszczone. Widać, że jest no dopiero świeżo wykopane, nie? A więc nie wiem, no Żuku? No, Żuku. To twoje. Masz pierwsze miejsce. Tak. A więc proszę. Może podchodzi. Może podejdź sobie zamian. Wybierz na żony z tych pytań, które widzisz na stoliku. Mało pił. Żuku chyba mało pił, bo co znalazł. A na się odwodnił! A przede dodał. Oprócz tego All Powers. Nie, tego nie. Bo ja chcę jeszcze to. Bierz wersę, bierz wersę.
Brawo. A nie, nie. Żuku to jest twardziel, on chodzi z wykrywaczem AK. Tak. Z metrową cewką. Starej daty jeszcze. No. Słucham? Co ci potrzebne? Żuku, dobra. Weź książkę, to serujemy. To wszystko. To nie biorę. Brawo! Dobra, brawo! Brawo! Teraz to byś pan ty jebał do grobu torbę. A ja? To ty mamy. Egzekwo, tak? Egzekwo? Tak. Mamy tą monetę krzyżacką i... I grot. I grot. No, także zapraszamy panów. Dwa drugie miejsca. Jak nie wiecie, to też tutaj koledze oprócz wyszła włócznia, bo to bardzo ciekawy artefakt historyczny, ale też moneta krzyżacka, Egzekwo. Wybierz sobie młodszy kolego pierwszy, co tak, masz. Tak. Dopiero zaczyna przygodę z pasją. Wymarzone sito, tak? Jesteś pewien, czy takie chcesz? A ty się jak Feninga wykopałeś. Bez przekleństw. Ale ja rozpocząłem tę puszkę Pandory, nie? Sito firmy Swagger. Zdecydowany? Młodzież rządzi się swoimi prawami. Dobrze. Brawo. Dobrze. Brawo. Jesz miskę z losami. Miskę z losami. Nie podpuszczaj! Dobra. I vice versa. Nie. Vice versa. Nie, dobra. Wojtko na równi. O, brawo. Brawo. Brawo dla zwycięzcy. Trzecie miejsce? No, ciężki temat. No. No, ma większą ilość. Tak, tak, będziemy. Na walona. No. A więc zapraszamy? Mirek chyba widzę. Mirosław Sikorski! Gdzie jest pan Mirosław? Mirku, gdzie jesteś? On zawsze w kieszeniach tego szpeju nosi, nie? Czy wozi? No, znamy go, znamy. Bo już... Także... Panie Mirku, wyjdzie. Można zamienić później. I wielkie brawa dla Mirka. O, jeszcze za późno. Ale nagroda pocieszenia będzie. Tradycyjnie na poszukiwaniach też jest dużo złomu, tego jest najwięcej. Różnej maści rzeczy wykonanych ze stali. Podkowy, wiaderka, patelnie, chochelki i nawet jest taka duża żaszka. Bardzo miłą niespodziankę podczas lotu zrobił nam Sylwek Pepel, prezes klubu sportowego, magnes neodymowy, wykrywacz metali. Dostarczył dla dzieci nieodpłatnie Cymbergaja. Dzieci bawią się, jest to dla nich niesamowita uciecha. Także jest niesamowita moc i radość. Sylwek! Wszyscy ci dziękują za wsparcie. Jestem zawiedziony. Czym? No kurde, cały nie jest tak. Nie jest. Dziękujemy, nieodpłatnie użyczył dla dzieci Cymbergaje, także zobaczcie, wszyscy zadowoleni grają, czy to duzi, czy dorośli. Także jest to mega hit podczas tegorocznego zlotu. Jak to? Dinozaur! Jakie dinozaur to jest? Dali to dinozaura! Dali to dinozaura! Zbuja puśćcie! Nie! Zbuja, bierz go! Łapy, cztery łapy. A dinozaurem jest kudłaty. No i nadszedł czas zakończyć zlot. Wszystko spakowane, jeszcze tylko remigiusza spakujemy do samochodu. No i podejdziemy tutaj jeszcze do ostatnich gości, żeby zapytać się o wrażenia ze zlotu.
co tam Ewelinka robi. Pakuje resztę rzeczy. Ja rozumiem, że smutno ci, że zakończyliśmy już zlot. Bardzo mi smutno. Daniel przeżył 3 dni. Było dobrze czy było źle? Ale dobrze. Dobrze, bardzo. Jest i Rafał, jak zwykle w formie. Jest kolejny kolega. Jest i tutaj nasz Piotr i Olga. Co, byśmy oficjalnie zakończyli zlot? No już najwyższa pora. Najwyższa pora. Także serdecznie wam dziękujemy za to, że oglądaliście ten film, za to, że dostaliście namiastkę z lotu, bo jak zwykle operator kamery nie mógł nagrywać, no bo zajmował się organizacją i to jest najtrudniejsza rola. Także serdecznie wam dziękujemy i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Zlot i po zlocie. Było 3 dni dobrej zabawy. 2 nocki spanie w plenerze. Także to już jest poza nami. Na mnie spoczywa oczywiście ta rola, żeby podsumować cały zlot, żeby pozabezpieczać wszystkie przedmioty, które zostały znalezione. 3 zabytki już zostały zgłoszone do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Natomiast też chciałem podziękować wszystkim, którzy przybyli na zlot, za miłą atmosferę, za atmosferę taką rodzinną, przyjazną, gdzie 3 dni nie wiadomo kiedy nam minęły. Serdecznie dziękuję również mecenasom naszej dobrej zabawy, naszym sponsorom, firmie Rutus Wykrywacze Metali, firmie Swager, który produkuje sita plażowe i łopaty, jak również producentowi płynu Konserwo, sklep Poszukiwacz.eu. Niestety organizując zlot ciężko czasami biegać z kamerą i rejestrować wszystkie najciekawsze kadry. Tym razem nie udało mi się praktycznie nic zarejestrować na samych poszukiwaniach, ponieważ byłem w tym czasie akurat w Prawutach, gdzie zwiedzaliśmy tunele i inne ciekawe obiekty historyczne. A tymczasem zostawcie komentarz. Osoby, które były, niech powiedzą, czy im się podobało, czy nie. Natomiast osoby, które nie uczestniczyły w locie, mogą z filmu wyciągnąć jakieś wrażenia i też zostawić komentarz. Pamiętajcie o taktycznym lajku, jak również o subskrybowaniu naszego kanału. Wszystko będziecie mieli na bieżąco. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.